Dzień dobry. Dziś chcę zaprosić Was do wysłuchania fragmentu książki W lesie wiedeńskim wciąż szumią drzewa. 500 listów, ułożone w stosy, dokładnie posortowane według lat i dni. Najpierw pisane na cienkim papierze maszynowym, litery w długich, prostych rzędach, jak nieprzerwany monolog. Później coraz krótsze, ręcznie pisane próby podsycania nadziei. Pióro przechodziło z rąk do rąk. Ton listów różni się od siebie, jak różni się temperament piszącego. Czasami rzędy liter zmieniają kierunek i wspinają się w górę kartki. Różnice w kształcie liter, charakterze pisma czy w odległościach między słowami mówią być może coś o wieku, osobowości i stylu piszących. Mama Elise wydaje się obowiązkowa. Jej starsza siostra Gret pisze dużymi, regularnymi literami jak w zeszycie do kaligrafii, a pismo młodszej siostry Nuny wskazuje na osobę impulsywną, żywą i energiczną. W kilku przypadkach wyraźnie widać, że Pepi pisze pod silną presją albo w dużym pośpiechu. Ręcznie pisany tekst jest niewyraźny i trudny do odczytania. Pod koniec, w ostatnich kartkach, piszący z trudem składa słowa, powoli i bez przyjemności. Podpisy na zakończenie listów z marginesami wypełnionymi pozdrowieniami i tęsknotą tworzą układankę uczuć. Przyjaźni, irytacji, czułości. Tata, Mutti, ciotka Nuny, jej Paul, ciotka Gret. Ci, którzy to pisali, nie żyją. Zostały jednak papier i atrament. Gdybym go oświetliła odpowiednim światłem, znalazłabym pewnie odciski palców, niektóre sprzed 70 lat. Na kopertach są znaczki. Hitler jest raz brązowy, raz niebieski. Na początku kosztował 10 pfenigów, a potem nieco podrożał. Kogo pamiętamy z tych, którzy żyli przed nami? Kto może liczyć, że zostanie zapamiętany? I kto może wszystkich spamiętać? Odpowiedź mam przed sobą. Na stole leży 500 listów, które śpiewają w chórze i głosy przeplatają się ze sobą. Fuga, która kończy się zbrodnią. Dziękuję serdecznie. Zapraszam do lektury. Do zobaczenia.